nacjonalistka, no jest nie bez przyczyny. Został wyemitowany spot wyborczy z twoim udziałem, w którym, no mówiąc wprost, zaczynasz robić striptease. Tak jest, tak jest. Przede wszystkim ten spot był pewną prowokacją, był zwróceniem uwagi na mój program wyborczy, był zainteresowaniem młodych ludzi, aby zajrzeli do mojego programu wyborczego. Dobra, zacznę jeszcze raz od może. Sekundkę na mi. Dzień dobry, witamy w lublin.com.pl Katarzynę Lenart. Można powiedzieć dzisiaj pierwszą skandalistkę w Polsce. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Lenart. Wyjaśnijmy naszym widzom, że jesteś Kasiu bohaterką swojego spotu wyborczego, w którym, no krótko mówiąc, zaczynasz to od razu, nie kończysz. Tak? Ale zaczynasz robić striptease, rozbierasz się. Tak jest, tak jest. Główną ideą tego spotu było, żeby prowokować, żeby zainteresować media moją osobą, po to, żebym mogła tutaj dzisiaj przed Państwem promować mój program wyborczy, żeby zainteresować działaniami, które chciałabym podjąć jako kandydatka do parlamentu. Czyli tak, rozumiem, że nie masz aspiracji być, nie wiem, modelką, fotomodelką, nie chciałaś pokazać, jaka jestem piękna, jakie mam świetne ciało i tak dalej. Nie, nie, bo tam za dużo tego nie pokazuje, powiedzmy szczerze, absolutnie, prawda? Absolutnie, jeżeli chciałabym zaistnieć w tej sferze, to zgłosiłabym się do Big Badera, do jakiegoś innego show. Natomiast główną ideą tego spotu było to, że inne partie, czyli Platforma, głównie Platforma Obywatelska i PiS, w swoich hasłach wyborczych twierdzą, że są w stanie zrobić znacznie więcej, że zrobią więcej, że Polacy zasługują na więcej. Natomiast ja jako kandydatka SLD chciałam pokazać, że my jako lewica, a przede wszystkim młoda lewica, bo ja reprezentuję młodą lewicę, jesteśmy odważni, nie boimy się wyzwań i to my stajemy na wysokości zadania i zrobimy więcej. Czyli że oni mówią, że zrobią więcej, a ty robisz. A ja robię, ja pokazałam w tym spocie, że ja jestem skłonna zrobić więcej, że ja nie boję się wyzwań i dotrzymuję obietnic. Czy rozumiem, że ten spot, który ma mieć ciąg dalszy, ale już merytoryczny, tam już się nie będziesz rozbierać, nie, obiecujesz? Absolutnie, aż wkrótce pojawi się druga część tego spotu. Czyli rozumiem, że ta pierwsza część to takie było jakby troszkę mniejsze zło, że trzeba było zrobić coś uderzeniowego, żeby media zwróciły na ciebie uwagę. Starałam się, aby ta kampania była przede wszystkim merytoryczna. Ale to nie skutkowało, jak się okazuje, bo wcześniej media nie interesowały się mną. I nikt nie wystarczy wyjść na ulicę, zobaczyć, co się dzieje. Na każdym słupie jest 5 albo 10 twarzy spoglądaj, mówi głosuj na mnie. Tak, głosuj na mnie. Tak, mam dosyć takich cukierkowych polityków, którzy wychodzą i mówią, że zrobią to i to. Nie lubię pustych obietnic. Ja przyznam szczerze się, że trzeba tam zabijać na Platformę Obywatelską, jak większość młodych ludzi. Natomiast teraz się tego wstydzę, że zaufałam, że uwierzyłam, że Platforma może zmienić coś w Polsce i się zawiodłam. Rozumiem. Kasiu, słuchaj, a powiedz mi, z tego, co się rozmawiali, no opinie środowiska są nie najlepsze po tym spocie. Zgadzam się. Ja liczyłam się z tym, że wypuszczając tak kontrowersyjny spot, bo jest najbardziej kontrowersyjnym spotem tej kampanii, liczyłam się z tym, że będzie bardzo dużo negatywnych opinii. Ale także liczyłam na to, że ktoś doceni moją odwagę i moją kreatywność przy tworzeniu. Słuchaj, jesteś studentką, studiujesz tak, w Lublinie, prawda? Natomiast nie pochodzisz z Lublina, pochodzisz z podlubelskiej miejscowości. Z bardzo małej miejscowości, gdzie zapewne wszyscy się znacie. Nie boisz się przyjechać sam do siebie? Nie boję się, bo stwierdziłam, że muszę stawić temu czoła, skoro zdecydowałam się na taki kontrowersyjny spot. To nie boję się wyjść na ulicę, nie boję się stawić temu czoła. Wiem, że ludzie będą różnie reagowali na mnie, ale to jest cena za taki spot, cena za to, że chcę pokazać ludziom, że mam program i chciałabym go w tym kolejnym spocie zaprezentować. Cóż, no jesteś młodą osobą, całe życie przed tobą.
powiedz mi, czy w jaki sposób wiążesz swoją przyszłość z polityką? No bo bądźmy realistami, startuje z listy SLD na Lubelszczyźnie. Jeżeli SLD uzyska dwa mandaty, to pewnie będzie dobry wynik, prawda? Ty startujesz z pozycji 24, czyli realistycznie rzecz biorąc masz małe bardzo szanse na wejście do Sejmu, ale czy to cię nie zniechęci? Brak sukcesu tutaj w tych wyborach, czy nie zniechęci cię do dalszej pracy? Nie, absolutnie. Ja nie jestem osobą, która się szybko zniechęca. Ja jestem osobą, która konsekwentnie dąży do realizacji swoich założeń. Jeżeli nie w tych wyborach, to może w kolejnych uda się. Na pewno dalej będę robiła to, co robię, czyli będę działała w Stowarzyszeniu Nadzieja. Dalej będę wspierała wolontariat, bo byłam wolontariuszką przez wiele lat. I będę dalej promować rozwój mojego regionu, pomimo tego, że nie zostanę posłanką. Życzymy ci, jakbym powiedział, wejścia do Sejmu, to bym nie był do końca szczery, bo też oceniam te szanse na niewielkie, ale życzę ci, żeby się twoje marzenia spełniły. I życzę ci, żeby ta cena, którą w tej chwili płacisz, bo teraz ją płacisz i w najbliższym czasie będziesz ją płaciła, to będzie wysoka cena, żeby, rozumiem, nie było to po to, żeby epatować ludzi na gościu albo czymś takim, prawda, a po prostu przebić się do mediów, co ci się znakomicie w tym momencie udało. Właśnie, chodzi o to, że przebiłam się do mediów i chcę pokazać, chcę zwrócić uwagę na pewne problemy. Proszę Państwa, 16 milionów obywateli nie osiąga minimum socjalnego, żyje poniżej minimum socjalnego. 4 miliony obywateli nie osiąga minimum egzystencji. Proszę Państwa, około 126 tysięcy absolwentów wyższych uczelni nie ma pracy. Natomiast co trzeci młody człowiek poniżej 25 roku również pozostaje bez pracy. I na te problemy trzeba zwracać uwagę. I ja chciałabym tutaj przede wszystkim nie tylko zwrócić uwagę na problemy młodych ludzi, chociaż problemy młodych ludzi są moim priorytetem, bo są także moimi problemami, ale też zwrócić uwagę na problem szerzącego się ubóstwa. Rządy prawicy nie sprawdziły się i teraz czas, żeby lewica doszła do władzy i żeby naprawiła ten stan rzeczy. Okej. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem była Katarzyna Lenart, numer 24 na liście SLD. Dzisiaj, we wtorek, 4 października, największa skandalistka Rzeczpospolitej Polskiej. Ja dziękuję bardzo Państwu, serdecznie dziękuję.